Bartosz Zukowski, czyli Waldus Kiepski, wraca za kupami do domu, zdjęcia. Bartosz Zukowski, czyli słynny Waldemar Kiepski, syn Ferdynanda Kiepskiego z serialu Świat według Kiepskich, miał pełne kiepskich doświadczeń życie. Na dodatek jego byla żona Ewa Col wystawiła mu kiepską laurkę po latach związku. Kostek, obecny partner Ewy Col, przypomina mi mojego tatę. Cieszę się. Za to on będzie dla mojej córki wzorem mężczyzny, który daje bliskim poczucie bezpieczeństwa. Nie jest rozchwiany, ani historyczny i nie mści się. To bardzo ważne, by Pola w przyszłości umiała rozpoznać wartościowego człowieka wyznala Ewa Col dla twojego imperium. Kłopoty w małżeństwie mocno odbiły się na wyglądzie Bartosza Zukowskiego. Jak informowaliśmy w lipcu 2022 roku, aktor ćwiczył na osiedlowej siłowni pod Chmurka, ale jednocześnie zaciągał się papieroskiem. Tym razem paparazzi spotkali aktora na ekspresyjnym wyjściu ze sklepu, jednocześnie trzymając papierową torbę z zakupami i rozmawiając przez komórkę. W dłoni trzymał kawusień w plastikowej butelce i paczkę papierosów. Widać, że od zeszłego lata naluk wciąż jest silny.